Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18:00. Witamy w Ekologice. Przy mikrofonie Anna Markowiak. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Małgorzata Pink oraz Katarzyna Kokoszka. Obie są ekonomistkami i pracują na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dobry wieczór. Przez pierwszą połowę bardziej poświęcimy czas pani Małgorzacie i ze względu, że niestety po połowie będzie musiała wyjść, a później będziemy rozmawiać z panią Katarzyną. Głównie nasza audycja będzie dotyczyć wydarzenia Co ty wiesz o żywności, gry terenowej, którą możecie sprawdzić na Facebooku, o której właśnie dzisiaj będą nam pani opowiadać. Pani Małgorzato, skąd wziął się pomysł na to wydarzenie? To wydarzenie i szereg innych, które organizujemy w tym roku, są związane z realizacją projektu. Projekt nosi wdzięczną nazwę Bloom i dotyczy upowszechniania wiedzy na temat biogospodarki wśród obywateli Europy. I ten projekt to jest takie międzynarodowe wydarzenie. Biorą tam udział Austriacy, Niemcy, jest polski hub tak zwany, Hiszpanie, Szwedzi, Holendrzy, Finowie, czyli te kraje, które już mają jakieś doświadczenie w biogospodarce. My jesteśmy, powiedzmy, krajem, który się jeszcze uczy, ale próbujemy przekazywać tą wiedzę, czym ta biogospodarka jest i jakie są z niej korzyści. Jeżeli mielibyśmy w jakiś sposób ją definiować, to sama biogospodarka to jest po prostu sposób produkcji. Unia Europejska w ten sposób to widzi. Sposób zrównoważonej produkcji, czyli takiej, która nie obciąża środowiska i opiera się przede wszystkim na wytwarzaniu biomas i przetwarzaniu tych biomas. Te biomasy to jest po prostu wszystko, co ma pochodzenie organiczne. I tutaj jest dość istotne to, co jest powiedziane na początku tej definicji, czyli zrównoważony sposób produkcji, bo to wszystko stanowi narzędzie rozwoju zrównoważonego. I rozwój zrównoważony to jest tak naprawdę ten kierunek, który nam w tej chwili pozostał. Jeżeli poważnie potraktujemy zagrożenie środowiskowe i zagrożenie ekologiczne, to okazuje się, że musimy również zmienić podejście do ekonomii. Do tej pory, właściwie wciąż tak jest, ekonomia się opierała na takim przeświadczeniu, że wszyscy jesteśmy tak zwanym homo economicusem, czyli dążymy do tego, żeby skonsumować jak najwięcej, żeby wyprodukować i sprzedać jak najwięcej. W tym wszystkim nie było nigdy miejsca na środowisko. Ekonomiści, którzy tworzyli ten sposób myślenia, mówili wręcz, że dary natury są dostępne w nieograniczonej ilości. Oczywiście to okazało się nieprawdą, zwłaszcza w momencie, kiedy populacja zaczęła tak gwałtownie rosnąć. W związku z tym, że jest nas coraz więcej, chcemy konsumować coraz więcej, ziemi po prostu brakuje zasobów. Tym jednym z najważniejszych zasobów jest energia i to właśnie generowanie energii, przede wszystkim z tak zwanych paliw kopalnych, jest najważniejszym źródłem emisji dwutlenku węgla. I być może biogospodarka okaże się takim narzędziem, które pozwoli zmniejszyć tą emisyjność właśnie dlatego, że zrezygnujemy z tego, co jest produktem rafinerii i przeniesiemy się w kierunku tego, co jest produktem biorafinerii. I wracając teraz z powrotem do tej idei tej biomasy i w ogóle biogospodarki, wygląda to w ten sposób, że właściwie cała historia ludzkości to jest właśnie historia biogospodarki. Myśmy nie mieli innej gospodarki wcześniej. Takie podstawowe obszary, w których biogospodarka, zresztą w Polsce bardzo dobrze dalej funkcjonuje, to jest produkcja żywności. I żywność jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o wartość produkcji biogospodarczej. Żywność, transport, przecież w końcu kiedyś był tylko konny, cała odzież była w oparciu o
materiał biologiczny, opał był materiałem biologicznym, broń była materiałem biologicznym, Hannibal używał węży, używane były pszczoły i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę broń biologiczna też jest produktem biogospodarki. Ale przez ostatnie 250 lat, kiedy zaczęliśmy eksploatować węgiel, ropę naftową trochę później, no, zmieniło się to. I ogólnie rzecz biorąc, większość dóbr, które konsumujemy, to są właśnie pochodne ropy. No, takim chyba najbardziej poza energią, dobrem, o którym wiemy, że stanowi problem, jest plastik. Jeszcze rok temu mówiono, że dryfująca po Pacyfiku wielka wyspa śmieci ma powierzchnię Francji. Dzisiaj okazuje się, że już jest 3 razy większa, więc to jest problem, który cały czas narasta. 80% śmieci, które w tej wyspie są, pochodzi z lądu. One między innymi są wytwarzane przez nas. To nie jest tak, że jeśli jesteśmy daleko, to ten temat nas w ogóle nie dotyczy. Bycie plastikową butelką to jest potencjalnie rzecz biorąc, taka plastikowa butelka ma tylko około 17% szans, że zostanie przetworzona. Większość tego plastiku zalega cały czas w środowisku i biogospodarka może na ten problem odpowiedzieć. Bioplastik to jest jeden z produktów, który może zostać wprowadzony na rynek. Czy to jest ekonomicznie wykonalne? No, wielu powie, że jest to po prostu za drogie, ale tak naprawdę te ceny zaczynają się wyrównywać. To jest jedynie około, jeżeli byśmy chcieli kupić kilogram plastiku, na przykład w Chinach konwencjonalnego, no, będzie to około 1 euro. Taki bioplastik będzie kosztował jakieś 80 centów więcej, więc niecałe 100%. Te technologie dopiero powstają, rozwijają się, więc myślę, że niedługo to naprawdę będzie alternatywa. Zwłaszcza w kontekście tego, że od 2021 będziemy i tak musieli zmienić podejście do tematu. Nie będzie wolno już używać jednorazowych plastików. To będzie po prostu mocno ograniczać możliwości przedsiębiorców. I bioplastiki mają naprawdę bardzo szerokie zastosowanie, od takich bardzo oczywistych, podstawowych zastosowań, na przykład do opakowań jednorazowych, aż do takich bardzo zaawansowanych technologii i wykorzystania ich na przykład w medycynie. Zresztą w Krakowie jest realizowany taki projekt dr Maciej Guzik z Państwowej Akademii Nauk. Zajmuje się produkcją bioplastików. On akurat nie robi je z różnego rodzaju tłuszczów, z olejów. Te oleje są poddawane fermentacji, bakterie fermentacyjne są później skłaniane do tego, żeby drażnione i skłaniane do tego, żeby dokonać wewnątrz swoich organizmów granulacji. Ten plastik zostaje wydobyty za pomocą rozpuszczalników i stanowi świetną bazę do tego, żeby cokolwiek z niego zrobić. Można zrobić butelkę, można zrobić filiżankę, można zrobić na przykład plaster, który pomaga się goić ranom wielkopowierzchniowym. Można zrobić również elementy, które są używane przy odbudowywaniu kości albo innych elementów organizmu. I one się dużo lepiej podobno adaptują. Jest mniejszy odsetek właśnie odrzutów, bo są po prostu produktami biologicznymi. To jest zaawansowana technologia, ale tak naprawdę bioplastik to jest wdzięczny temat, bo można go zrobić właściwie ze wszystkiego, co można poddać fermentacji. Można go zrobić z celulozy, z odpadów naszych zwykłych odpadów komunalnych, więc jest to pewnie jakaś przyszłość. Jeżeli chodzi o samą tematykę, tak z czysto technicznego punktu widzenia, biomasy można podzielić w określony sposób. Warto zacząć patrzeć na nasze odpady, bo często te biomasy tym właśnie są, jako na nie odpad, tylko właśnie surowiec. I biogospodarka zakłada konieczność realizacji również założeń innego instrumentu rozwoju zrównoważonego, czyli ekonomii cyrkularnej, ekonomii obiegu zamkniętego. Tutaj chodzi o to, żeby nie eksploatować, bo w klasycznym jakby modelu produkcji mamy eksploatację złóż, potem mamy produkcję, potem mamy konsumpcję, wykorzystanie i mamy odpad. Jest to linearny model. Nam chodzi o to, żeby dojść do cywilizacji, w której
ten cykl będzie zamknięty, gdzie odpad będzie jednocześnie nowym źródłem możliwości produkcyjnych. Więc biomasy, które stanowią często taki odpad, można zaklasyfikować według kolorów. To jest dość wygodna klasyfikacja, bo łatwo to zapamiętać. Pierwsze takie źródło biomasy to są wszelkiego rodzaju suche odpady, ścinki, jakaś słoma, jakieś ścinki drzewne, wióry itd., itd. Co z tego można zrobić? No, takim najprostszym zastosowaniem jest zawsze produkcja energii. To można po prostu spalić, to się dobrze pali. Ale nie jest to najbardziej pożądany sposób wykorzystania. Można to również sfermentować, można z tego zrobić biopaliwo, więc użyć tego po prostu do ogrzewania. Kolejna grupa to tak zwana biomasa zielona. Tutaj będziemy mieć na przykład odpady z parków, trawę z koszenia, liście, jakieś resztki roślin. To jest biomasa mokra i ją także można sfermentować. Również można z niej wykrzesać energię. Można z niej zrobić jakiegoś rodzaju biopolimery. Też to się nadaje, można ją użyć do wykorzystać również do stworzenia pasz. To jest jeden z kierunków. Mało wdzięczną jest biomasa czerwona. To jest odpad zwierzęcy. Nie lubię tego nazywać produkcją zwierzęcą. Tak do tego skłania nas jednak język, którym się posługujemy w ekonomii. W każdym bądź razie tu chodzi o to, żeby nie marnować tego, co z takiej właśnie produkcji zostaje. Już samo wykorzystywanie zwierząt jest etycznie dwuznaczne, a już z całą pewnością zmarnowanie fragmentów tych tkanek jest nie tylko po prostu niemoralne, ale również jest straszną stratą. I z tej czerwonej biomasy można tworzyć leki, można tworzyć kosmetyki. Kolagen w kremach bardzo często pochodzi właśnie z odpadów, które powstają w rzeźni. Więc jest to kolejny rodzaj. Następna, jeszcze mniej wdzięczna, to biomasa brązowa, czyli po prostu ścieki. Na przykład ścieki komunalne. Można je oczywiście odprowadzić do oczyszczalni, ta woda może zostać powrotnie wykorzystana, ale ścieki powodują powstawanie takich osadów i w tych osadach jest bardzo istotna i znacząca frakcja biologiczna. To zupełnie nie jest romantyczna frakcja i zapewne nie chcielibyśmy, żeby nasze pomidory koniecznie były właśnie nią nawożone, ale można taki odpad wykorzystać znowuż albo do wygenerowania energii, czyli można go spalić, albo można go na przykład wykorzystać do tego, żeby rekultywować zniszczone, zanieczyszczone chemikaliami czy też innymi toksynami gleby. I glebie zupełnie nie zależy na tym, skąd te składniki odżywcze pochodzą i jest to jakby jedna z metod, gdzie można taką biomasę zastosować i zamknąć tym samym ten cykl produkcyjny. Mamy jeszcze pomarańczową. To jest to, co wyrzucamy po prostu w ramach odpadów komunalnych, nasze kosze na śmieci. Można z nich wykrzesać biochemikalia, różnego rodzaju kwasy organiczne. Można ich użyć również do produkcji energii, można ich użyć do produkcji bioplastików. Jest jeszcze taka nowa biomasa, która tak naprawdę jest organizmem żywym. Hodowanie grzybów, mikroorganizmów, larw, bezkręgowców. No, także daje pewne możliwości. One są właściwie dosyć bogate, bo z grzybów można na przykład produkować świetne biodegradowalne opakowania.